Dziesięć największych kościołów na świecie. Od 1311 roku, kiedy iglica katedry w Lincoln przewyższyła piramidę Cheopsa, kościoły były najwyższymi budowlami na świecie aż do 1884 roku, kiedy zbudowano pomnik Waszyngtona. Mówimy te najwyższe kościoły na świecie, gdyż właśnie będziemy ich wielkość omawiać pod kątem wysokości. Pewnie wielu z Was zastanawia katedra Notre Dame w Paryżu. Otóż ma ona 69 metrów, więc nawet do czołówki się nie załapuje. Jeśli kogoś interesuje temat samej paryskiej katedry, to zapraszam na kanał Światowa Historia, gdyż tam omówiłem ten temat. Dobra, zaczynamy. Bazylika Świętego Piotra w Watykanie. Wedle tradycji bazylika stoi na miejscu pochówku Świętego Piotra, uznawanego przez katolików za pierwszego papieża. Jego grób leży pod głównym ołtarzem. Świątynia jest nekropolią papieży, w tym świętych m.in. Leona I, Leona III, Grzegorza Wielkiego, Piusa X, Jana XXIII i Jana Pawła II. Czołowe dzieło architektury renesansu i baroku z bardzo bogatym wystrojem wnętrza, gdzie znalazły się również zabytki pochodzące z dawnej konstantyńskiej bazyliki zbudowanej w tym miejscu. Bazylika Watykańska jest drugim co do wielkości kościołem na świecie pod kątem powierzchni i jednym z największych świętych miejsc katolicyzmu. Jest to również największy kościół na świecie do 1989 roku, najwyższa kopuła. Od 1590 i najwyższy budynek renesansowy na świecie. Wysokość Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie to 133 metry. Nowa katedra w Linzu. Koncepcja nowej katedry została. Podniesiona w 1855 roku przez biskupa w liście pasterskim, w którym wezwał wiernych do zbudowania w lincu kościoła dla uczczenia ustanowienia 8 grudnia 1854 roku dogmatu o niepokalanym poczęciu. Najświętszej Marii Panny. Katedra ma 20 tysięcy miejsc stojących dla wiernych, co czyni ją największym, choć nie najwyższym kościołem w Austrii. Pierwotnie planowano budowę wyższej wieży, ale plany te nie zostały zrealizowane, ponieważ w czasach Austro Węgier budynek nie mógł być wyższy niż wieża południowa z katedry świętego Szczepana w Wiedniu. Wieża o wysokości 135 metrów jest o 2 metry niższa niż ta w Wiedniu. Podczas II wojny światowej część okien, zwłaszcza w południowej części katedry, uległa zniszczeniu. W miejsce zniszczonych witraży, zamiast odtwarzać dawne wzory, stawiono nowe stworzone w duchu sztuki współczesnej. Oficjalna wysokość nowej katedry w Linsu wynosi 134 m. Katedra Świętego Szczepana w Wiedniu. Duma, jeden z symboli miasta Wiedeń. Znana z licznych przedstawień w dziejach malarstwa i grafiki, katedra jest najważniejszą i jedną z najstarszych świątyń w stolicy Austrii. Katedra ta należy do największych świątyń europejskich. Jej całkowita długość wynosi 107, zaś szerokość 34 m. Ponad dachami katedry wznoszą się cztery wieże. Świątynia kryje liczne dzieła sztuki gotyckiej oraz barokowej. Wysokość to 137 metrów. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym, obecnie największy kościół w Polsce, znajdujący się w województwie wielkopolskim w gminie Ślezin, w miejscowości Licheń Stary, położone jest na terenie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, ważnego katolickiego ośrodka religijnego w kraju budowle, zniesiona dla upamiętnienia objawień których świadkami byli Tomasz Kłosowski i Mikołaj Sikatka. Do kościoła prowadzą 33 stopnie, ich liczba nawiązuje do lat życia Chrystusa na ziemi. W świątyni znajduje się 365 okien symbolizujących liczbę dni w roku kalendarzowym, 52 otwory drzwiowe symbolizujące liczbę tygodni w roku kalendarzowym oraz 12 kolumn symbolizujących 12 apostołów. Zgodnie z zamysłem architektonicznym bazylika przypomina falujący złoty łan zboża. Przejawia się to w dekoracji roślinnej placu przed świątynią oraz w architekturze samej świątyni. Zauważalne jest to m.in. w oknach wypełnionych szkłem o odcieniu złotowo-bursztynowym z aluminium w formie kłosów oraz kolumnach w portykach i we wnętrzu świątyni. Wysokość to 141,5 metra. Katedra Najświętszej Maryi Panny w Strasburgu, najwyższa świątynia katolicka miasta, cenny przykład średniowiecznej, XIII i XV wiecznej architektury, łączącej cechy późnego romantyzmu z przede wszystkim wczesnym gotykiem francuskim i liżałym gotykiem niemieckim, zawierające zarówno na zewnątrz, jak i w środku liczne cenne dzieła średniowiecznej rzeźby kamiennej, m.in. portale południowego ramienia transeptu. W latach 1625-1874 najwyższy budynek na świecie, najwyższy 15-wieczny budynek na świecie. Kościół św. Mikołaja w Hamburgu. Był do II wojny światowej jednym z pięciu głównych kościołów starego miasta. Po wojnie zdecydowano się pozostawić ruiny kościoła jako pamiątkę ofiar wojny. Jako najwyższy punkt w Hamburgu, kościół Świętego Mikołaja służył w czasie wojny jako cel i zarazem punkt orientacyjny dla pilotów sił alianckich podczas nalotów na miasto. 28 lipca 1943 roku podczas takiego nalotu kościół został silnie uszkodzony, zapadł się w dach świątyni niszcząc całe jej wnętrze. Ściany zarysowały się, pojawiły się na nich pęknięcia, ale nie runęły. Podobnie wieża. Na jej ścianach są jednak jeszcze dziś widoczne ślady odłamków. W latach 1874-1876 najwyższy budynek na świecie. Wieża jest pozostałością kościoła zniszczonego w bombardowaniu w 1943 roku. Budynek ma wysokość 147 metrów. Katedra Najświętszej Marii Panny w Rouen. Gotycka katedra pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny we Francji. Osobliwości są grobowiec Ryszard Serce zawierające Serce Króla, oraz niezwykła XI wieczna półkolista krypta, odkryta w 1934 roku. Najwyższy kościół we Francji. Wyższa wieża ma 151 metrów wysokości, co czyni to czwartą co do wysokości wieżą kościelną na świecie, a zarazem trzecią w Europie. Katedra w kolonii Archikatedra, najwyższy i największy kościół w niemieckiej kolonii. W latach 313 do 782 świątynia była siedzibą biskupstwa od 795 do dziś arcybiskupstwa kolońskiego. Budowa świątyni rozpoczęto nie tylko na potrzeby liturgiczne, lecz także dla umieszczenia w niej sprowadzonych z Medialanu relikwii trzech króli. Wysokie prezbiterium jest ideowym nawiązaniem do średniowiecznych relikwiarzy. Relikwie uczyniły kolonię ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym w średniowieczu obok takich miejsc jak Rzym czy Jerozolima. W latach 1880-1890 najwyższy budynek na świecie, największy gotycki kościół w Niemczech, najwyższa katolicka katedra na świecie. Wysokość to 157 metrów. Bazylika Matki Bożej Królowej pokoju w Jamusukro. Bazylika mniejsza, największy kościół na świecie i najwyższa świątynia w Afryce. Znajduje się w Jamusukro, administracyjnej stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Największy kościół na świecie, najwyższy nakryty kopułą kościół świata, najwyższy katolicki kościół na świecie. Wysokość to 158 metrów. Ulmel Münster, zabytkowy gotycki kościół parafialny w Ulm. Początkowo katolicki, następnie protestancki posiada najwyższą wieżę kościelną na świecie, najwyższy kościół na świecie ewangelicki. W przeciwieństwie do Kościoła Trójcy Świętej, ocalał podczas alianckich bombardowań miasta, prawdopodobnie z powodu swojej wartości historycznej oraz dlatego, że stanowił punkt orientacyjny dla pilotów. Mierzy 161 metrów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszałem temat katedry Notre Dame, opowiadam tam jej historię oraz wspominam o właściwie najważniejszych wydarzeniach historycznych, które miały miejsce właśnie w tej katedrze oraz uzasadniam, dlaczego ta katedra jest tak bardzo istotna i dlaczego jej zniszczenie jest tak bardzo tragiczne. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale mam nadzieję, lada moment ruszy, tak jak obiecałem, że światowa historia ruszy, tak inwigilator również zostanie przywrócony, kiedy tylko pojawi się czas i dobra okazja do tego.